mogło być tak. Wracałam z przedszkola z moją córką za rękę, a naprzeciwko szła moja koleżanka. Mogło być tak, spotkaliśmy się. Mogło być tak, spotkaliśmy się na przyjęciu u znajomych i zaczęliśmy rozmawiać. A moja córka to już mówi. Mówiłam koleżanka albo ja. A moja córka potrafi już pisać, już czytać. A moja córka już sama umie tyle liczebników wypowiedzieć. Moje dziecko umie zbudować klocki, wieże z tylu i tylu klocków, włożyć puzzle tyloelementowe. Zaczyna się taki wyścig, taka rywalizacja. Co umie moje dziecko? Wczoraj na warsztatach w jednym z polskich miast właśnie o tym rozmawialiśmy. Komu to jest potrzebne? Zapytałam rodziców. A wtedy oni odpowiedzieli, no właśnie nam, żeby lepiej się poczuć. Wtedy inni rodzice odpowiedzieli w ten sposób. To jest potrzebne naszemu dziecku, żeby mu pokazać, że są dzieci, które jeszcze tego nie potrafią. I znowu wracamy do porównań, znowu wracamy do czegoś, co w życiu dorosłych zupełnie się nie dzieje. Więc jak to jest? Przecież nie rozmawiamy o dorosłych przy nich. Nie rozmawiamy o dorosłych w ich towarzystwie, o tym, czego nie umieją, czego nie potrafią, w czym zawalili ostatnio. Poczekamy, aż wyjdą. Tak robimy jako dorośli. To też nie jest dobre, ale tak robimy. A nie mamy żadnych barier i żadnej granicy, żeby rozmawiać o dziecku przy nim. Gdyby mogło, powiedziałoby mi, nie mów, mamo, o mnie przy mnie. Szacunek wobec mnie nie jest kwestią centymetrów. Szacunek wobec mnie jest od początku. Należy mi się od początku. Ja od początku jestem człowiekiem. Nie staję się nim dopiero. To kwestia wiedzy o tym, że szacunek, twój szacunek dla mnie należy mi się od początku. Szacunek oznacza nie mów o mnie przy mnie. W szatni przedszkola, na spotkaniu z przyjaciółmi, na spacerze w parku, koleżance, twojej spotkanemu lekarzowi, nie mów o mnie przy mnie.